Dzień doberek, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. To będzie vlogmas numer 2. I rozpoczynamy go w gruzińskiej kuchni, która jest niezbyt ostra, niezbyt pikantna. O, dopiero nabrała smaku. Drodzy Państwo, dzisiaj robimy... Zabrałeś jakiegoś reniferowi rogi po roże? Nie, to nie tak. To nie tak, że urwałem... Ty jesteś cały w choinki. Tak, ja jestem choinką. Nie mogłem tego zrobić, bo z choinki się urwałeś. A nie jakimś gościem polujący na imbirowe renifery. Bo nie. Wiesz, że takie są w ogóle? Imbirowe renifery, one mają takie rogi z imbiru. Ale one same zrzucają te rogi, wiesz? To one są idealne do robienia świątecznej herbatki. Tak, i one co jakiś czas zrzucają te rogi i można robić sobie z ich rogów właśnie zrzuconych przez nie herbatki. Właśnie. Ale przy zrobieniu tej herbatki nie ucierpiało żadne zwierzę. Nie, nie. Nie ucierpi, bo jeszcze jej nie zrobiliśmy. Naturalny proces linienia imbirowych reniferów. Jacie! Mhm. Gdzie takie renifery mieszkają? W Laponii. Okej, okay. Trzeba się w końcu wybrać, tyle vlogmasy nagrywamy, no aż nas zapomni nie było. Takie lapy jesteśmy czasem, że ja... Dzisiaj, drodzy Państwo, razem z Wami na Instagramie mieliście zadanie takie, żeby zrobić swoją świąteczną herbatkę, więc my dzisiaj teraz zabieramy się za swoją, bo jeszcze... No właśnie, taka ze mnie choinka. Jest wieczór, w ogóle jesteśmy po pracy, naszykowaliśmy już sobie wszystko, oprócz kubeczków. Tak. Kubeczki są tam, proszę urocza hostess o naszykowanie naszych... naszych kubeczków. Zielony, czy kubeczek, czy jeszcze jeden, kubeczek. Jeszcze jeden, bo wróciliśmy do domu i mama mi się pożaliła, że nie mogła przygotować zadania dzisiejszego, bo nie ma świątecznego kubka. Proszę bardzo, już ma. Wówczas mogłabym powiedzieć, a nie mówiłam, że te wszystkie vlogmasowe ozdoby to są bardzo przydatne i cały czas jest ich za mało. Muszę sobie poprawić moją reniferową fryzurę. Oh yeah, no zdecydowanie lepiej. Ale prawda jest taka, że świątecznych kubków mamy mnóstwo i świątecznych akcesoriów różnych, najróżniejszych, ale jeszcze wszystko jest pochowane i dopiero trzeba się tu z tym odnaleźć. Ale trzy kubeczki się znajdą. Mamy też choinkę, która chyba się trochę poluzowała. Nie, nie, bo ja się przypieczę zaraz. No dobrze, mamy kubeczki od Natki i ja Matiego. Mam kubeczek biedronkowy, który kupiłam w sierpniu i czekał sobie właśnie grzecznie do vlogmasów. I mamy tak, sok, syrop o smaku żurawinowym, który pewnie nawet nie ma żurawiny grama albo ma troszeczkę w sobie. Gąb, ale to wszystko dla smaku. Mamy miód, mamy cukier pomarańczowy, mamy goździki, imbir, cytrynkę i pomarańcze i zaraz robimy przepyszne herbatki. Jeszcze jest potrzebny czajnik. Tak, jeszcze mamy lodówkę. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za bardzo duży udział. Ja też! Bardzo serdecznie. To musisz mieć choinkę, jak mówisz o vlogmasach. Na naszej instagramowej akcji. No i oczywiście dzisiaj też pokażemy Wasze... Tak! Będziemy patrzeć przez taką lornetkę, co tu leży na lodówce. Bardzo mi się spodobał komentarz, w którym zauważyliście, że nasza kuchnia cały czas zmienia położenie, bo jeszcze niedawno wszystko się, całe centrum znajdowało tutaj. No oczywiście nie jest to jeszcze widok docelowy, aczkolwiek rzeczywiście czasami trudno po omacku, po ciemku w nocy, jak się stanie trafić do lodówki, bo ona czasami zmienia miejsce. Ja już się tu przyzwyczaiłem. Tak, no to czas znowu na zmianę. No, ale tutaj już się sprawdza nowa kuchenka, nowa płyta, nowy okap i na razie z nowych sprzętów to tyle. Tutaj jeszcze gaz jest podłączony chyba? Tak, do tej kuchenki jeszcze, tak. No bo jeszcze piecyk jest i w ogóle. Tak, takie tutaj zmiany się dzieją, no cały czas okoliczności remontowe, ale ja myślę, że trzeba będzie niedługo tę Gruzję trochę udekorować świątecznie. Bo jest jeszcze dzisiaj jedna bardzo ważna kwestia, na którą mam nadzieję, że uda się namówić Adę, ale to wszystko. Już mnie namówiłeś. Thank you.
herbatki są już idealne do picia. Test. Herbatki. Czy w ogóle jest dobra, bo dawno tego nie robiliśmy? Przepraszam, goździk. Ale jest pyszna. Dobra. Taka kwiatkowa wyszła, fajna. Ale mało miodu, jest mało słodka, jest bardziej kwaśna, ale... Nie chciałam przesłodzić, ale za to mocno docisnęłam łyżeczką pomarańczę, cytrynkę, żeby się ten... Dajcie, tak, ale dajcie znać w komentarzu, czy wasze świąteczne herbatki też były pyszne. A my teraz zabieramy się za otwieranie. Tak, zaglądamy do kalendarza. Uwaga, uwaga. Nadal będzie herbatkowo. Uwaga, jakieś zbliżenie, jakieś tutaj. Chcecie zajrzeć? A, no dobra. Zaglądamy. Uwaga, uwaga. Jest, herbatka. Ale jak? Jaką dzisiaj mamy? Dzisiaj. Już jedną wypiliśmy. My jesteśmy herbatkowi wieczorami. Na dziś jeszcze mamy herbatę białą. Granat z agrestem. To może być taka nietypowa. Taka słodko-kwaśna. I teraz Grażyna jeszcze pokaż, czy zostaniemy milionerami. Czy to będzie dziś? Tak, bo czy to dzisiaj jest ten dzień wygrany. To już ustaliliśmy. Wygrany. Ale dobra, najpierw sprawdzamy, ile możemy. 200, znowu mamy szansę wygrać 200. Dwie stówki, no. 200 akurat właściwie. Akurat na moje urodzinki zbliżające się może. No dobra. Uwaga. Nie no, już dostałem PlayStation. Dzwonek! No dobra, no. To dzwonek subskrypcji. No właśnie, żeby było coś chociaż z tego, to tak. Żebyście byli na bieżąco z nowymi filmami. Jeżeli nie zasubskrybujecie, to kliknijcie dzwoneczek, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no to koniecznie zapraszamy do spędzania vlogmasów razem z nami. Bo żeby a wygrać, to jest po prostu znak, że musicie to zobaczyć. Żeby wygrać, musielibyśmy mieć prezent. Tak, prezencik i przypisaną jego kwotę. Ale mamy jeszcze 22 szanse, będę tak mówić codziennie. Teraz, więc jeszcze jest nadzieja. Drodzy w ogóle tu jest, myślałam, że to są wszystkie domki, przepraszam, ale tu jest, no tu jest choinka, a tu jest rynek jakiś i kafe, kawiarnia nawet jest, i tak to domki i zegary. Jaka to jest piękne. Widzieliśmy, że nie tylko my mamy tę zdrapkę, więc trzymamy kciuki, mam nadzieję, że się poszczęści też innym w tej zdrapce świątecznej. Dam, dam, dam. Słuchajcie, sprzątaliśmy chatę. Nasz apartament. Kaporgach, mękach. Ten kącik jeszcze nie wygląda tak, jakbym chciała, ale no niestety jakoś musimy te rzeczy wszystkie tutaj pomieścić. W końcu ten kącik wygląda w miarę jak w jakimś cywilizowanym miejscu. Drodzy Państwo, ja nigdy bym nie przypuszczał, że kiedyś w moim życiu zdarzy się taka sytuacja, że nowa konsola będzie sobie grzecznie leżała przy telewizorze 3 dni i nie zostanie odpakowana. Ale ja Adzie mówiłem, że tak, że nie rozpakuję, obiecałem, bo chcieliśmy to wszystko nagrać, żeby uwiecznić po prostu... Ale radocha! Tak, i to jest ten moment właśnie, w którym będę odpakowywał konsolę PlayStation 4. Fanfary! Chodź sobie tu na łóżeczko, wygodnie nawet. Dobrze. Chodź, bo to potrwa pewnie. Ja też sobie usiądę, a co? Mikołaj przyszedł wcześniej w tym roku. Jest to wersja Slim. Ja w dzieciństwie miałem PlayStation 2 w dzieciństwie, no w takim do wieku nastoletniego w sumie grałem na PlayStation 2 też. U facetów to dzieciństwo długo trwa. Tak, czasami do końca życia. No. Poczekajcie, bo ja się stresuję. I aby tak było u nas. Że miałem czuć ekscytację, a czuję stres. Stres czujesz? Tak, czuję stres. Teraz się zestresowałeś. No, nie wiem, czy to dobrze. Zapłaciłeś za nie, już wiesz. Uważaj, nie drzyj. No właśnie nie. Okay. Szanuj. PlayStation 4.
Ja cię kręcę. Drodzy Państwo. Ja też się podjarałam i też będę chciała pograć. Dobrze. Ale dzisiaj muszę montować, nie wiem ile zdążę, ale coś spróbować chociaż. Zobaczymy, czy mi się uda w ogóle wszystko podłączyć, zainstalować i tak dalej. Dokładnie. Też jestem ciekawa. Nie jestem teraz obeznany w kontrolę. Już tak jakbyś otwierał prezent. Pod choinką, poczekaj Rafał. Czekajcie. Znajdę to, znajdę. Jest. Co to jest? Bo ty musisz być pod choinką, jak otwierasz prezent. No tak, no, przepraszam za moje niedbalstwo. Niedopatrzenie. Teraz prezent jest pod choinką, tak? Tak. Jajka. Jaja, Państwa, ale dali. Jaja. Ja cię kręcę, ja myślałem, że ja PlayStation kupuję, a to jakieś jajka. Ale jaja. Ciężkie, przepraszam. Ja słyszałem o takich oszustach, co ziemniaki dają. W zamian tego, a ci jajka dają. A jaka mała, nie? O, tutaj wszystkie papiery jakieś różne. Oczywiście wszystko przeczytasz, zanim uruchomisz, tak? Zobacz, nie, no, kto czyta instrukcję. Jaki pad fajny, zobacz. Zapadł. Zobacz, jaki fajny. Piękny. Zaraz go tu rozpakujemy. Jeszcze. Jeszcze nie tłusta od chrupków i przekąsek do gry. Tu sobie można midziać takie coś, o takie midziadło, tutaj takie świeci, no bezprzewodowy, kiedyś miałem na kablu, a teraz proszę Państwa bezprzewodowy. Ale taki na przewodzie to łatwiej znaleźć. A w ogóle pragnę zwrócić uwagę, która jest godzina, trochę zajęło nam sprzątanie dłużej niż sądziliśmy, ale to jest taka nasza pora. Teraz sprzątałem bez sensu, cały czas sprzątać. O Jezus! Chyba nie miałam pytać. Mamy kabelki najróżniejsze, żeby się podłączyć pewnie. I słuchawki są pod telewizor nie, i tak, właśnie pod router pewnie. Że w tym coś tak. Ale zobacz, jaka wersja Slim jest w ogóle. Slim. Uda, nie? Jaka jest Slim. No chudzieństwo, maleństwo. Zobaczcie, jakie maleństwo, chudzieństwo. I jaka ona jest delikatna, taka zgrabna. A piękne. Takie eleganckie. Eleganckie PlayStation. No proszę. Z padem. Zobacz, jaka delikatna, nie? No czat. Taka fajnie wygląda. Malutka. A tu ma Blu-ray, wszystko. PS. I co? I tak sobie będziesz siedzieć teraz? Siedzieć? Nie, leżeć sobie będę. Leżeć. I na takim ekranie. Muszę wszystko popłynąć. Jezu. A Rafał zawsze na takim malutkim ekranie. Zawsze tak się tutaj kuli i takie gry gra sprzed lat, tylko co mu pójdzie. Także tak się cieszę, że w końcu masz takie coś na wypasie, tylko dla siebie i w ogóle czat. I wychowałem się, to już mówiłem chyba z milion razy na tym vlogu, na grach Final Fantasy. Aktualnie nie mam żadnej, ale kiedyś w przyszłości pewnie kupię Final Fantasy też, tylko że ja zagrywałem się w Final Fantasy 10, a teraz Final Fantasy już jest 15, więc w ogóle będzie nowe, także... A ja tak dodam, bo w grę za dużo... Ups, jeszcze. A ja dodam, chociaż w gry za dużo nie gram, ale jestem w stanie zrozumieć to, że jest to naprawdę fajna sprawa. Mnie zachęca to, że jakby gry są takim wypasionym filmem, że mają naprawdę ciekawą fabułę i dodatkowo jak grasz, możesz wpływać na decyzje, jakie podejmuje bohater. No, i tak naprawdę ty decydujesz, co się będzie dalej działo i to jest fajne. Nie zawsze, nie w każdej grze, ale... Ale... No tak. Ale ogólnie no, że są takie wstawki filmowe i taka rzeczywiście fabuła, bo kiedyś to tak myślałam, że wow, można się... Znaczy są też pewnie takie gry, żeby tam się tylko tłuc i tak dalej, nie wiadomo co bardzo o co chodzi. Ja nie znam, tak ale jednej, żeby... No naprawdę, jak tak Rafał mi opowiada, to jak mega fajny film, w którym się można brać udział. Czy ty widzisz podstawki, w jakich są kształtach? Jak te, jak przyciski na gamepadzie. No, jak na padzie, aha. Lol. No czat. Ale fajne. Takie drobiazg. No, ale super ekstra. Ale jest fajne, bardzo fajne. Miejsce gotowe, zaraz będziemy się tam podłączać i w ogóle. Ja cię kręcę. Ja to będę tak spoglądać i pomagać tylko, ale muszę siadać tam zaraz montować vlogmasy. Zobaczymy zaraz. Ja to wszystko sobie popodłączam i zapraszam Was już. No, podłączenie nie jest zbyt ciekawe, natomiast... Wypijcie sobie herbatkę. Gry. Wpadniecie, jak już będziemy grać. Będzie ciekawsze, zobaczymy. Mamy dwie gry. Jakieś wiem, że DMA są w internecie, dużo różnych rzeczy, więc... Wow. Nie wszystko skonfigurowane, gra się instaluje, vlog się renderuje, a my zajrzymy sobie i podsumujemy dzisiejsze zadanie.
jakim było przygotowanie świątecznej herbatki? Co my tu mamy dzisiaj? To jeszcze nasza zapowiedź. Tak. Tutaj pojawiały się też odpowiedzi z wczoraj. I tutaj na przykład Glam Madame wrzuciła prawdopodobnie własnoręcznie, nie, uzupełnione. On jest chyba wydrukowany. Ale bardzo ładny kalendarz. Taki bardzo ładny kalendarzyk. Tutaj Domowe Love wysłało nam jeszcze gifa takiego śnieżnego reniferka. Wybaczcie. O, książkowa potworka, herbatka bumerangowa. Aleksandra Fliszewska dorzuciła jeszcze kalendarz mikołajowy w Mikołaje i z Mikołajami w środku. Okej. Okay. Chyba. Nona Milagrosa, czekoladka piękna, wierniczkowa i herbatka w pięknym brązowym kubku. Też my mówiliśmy tylko o herbacie, ona już całą czekoladę jeszcze. No to wiadomo, że to trzeba coś do herbatki. No, Domowe Love i dzisiejsza herbatka. Tutaj Justyna. Ej, to nie była tylko herbatka. A co tam jeszcze widzisz? Kalendarz adwentowy. Faktycznie, to jest widziałem. Kalendarz. Myślałam, że obrazek. Rzeczywiście. Justyna piękną kompozycję z vlogmasowymi poduszkami ładna. W tle nam podesłała. Artur Bieliński. Choineczka. Kubeczek z Hamburga. I tu widzę jeszcze kawałeczek jakiejś świątecznej dekoracji. Mm-hmm. I widzę świeczuszkę. W ogóle też fajnie zobaczyć, że u was też już jest tak świątecznie. Milena wrzuciła swój kalendarz adwentowy. To były dwa zdjęcia. Czekajcie, przyjdę. Okay. O, przejdziemy do Mileny. Tutaj jeszcze jest taki kalendarz z pudełeczkami. Fajnie, jestem ciekawa, fajnie. Co tu jest w środku, bo tutaj przypuszczam jakieś świeczki, bo to jest Yankee Candle w ogóle. Fajna sprawa. Nie widziałam takiego. Yankee Candle to są te świeczki, woski zapachowe, a właściwie nie świeczki. Domowe Love i kalendarz skarpetkowy. Kinga Fliszewska i Remek, nasz dzień doberek reniferek, który nas obudził pierwszego dnia vlogmasa. Tutaj jeszcze zapowiedź naszego intro i vloga. Glam Madam i dzisiejsza herbatka Reni Forkowa. Jak w ogóle to jest zrobione. Przepięknie, takie całe kompozycje, nie mogę, kurczę. Kachsia, kachna i przepiękna cynamonowa herbatka z goździkami, pomarańczą albo cytrynką. Bite w pomarańcze, przepięknie. I skarpeciochy i lampeczki tam były, no cudownie. Tu już zaspoilowałam Agniesię naszą, sercownikową, od której właśnie przyszła paka, zaraz do niej zajrzymy tak w ogóle, bo ja już się doczekać nie mogę, ale ten kubeczek muffinkowy, taki świąteczny, ciasteczkowy, o Jezu, przeuroczy. I ta herbatka musi być przesłodka. I w tle, nie wiem dokładnie, czy to są te makaronowe. Z makaronów? Trochę jak kapsle w ogóle wyglądają. Albo kapsle, właśnie. Coś się, teraz się Agnieszki jest, trzeba zapytać. Co to takiego? Robione. A, ostrość nam tu uciekła, nie zauważyłam kiedy. Łapiemy ją nosem, okej. Okay. Ale to jeszcze nie był koniec. O nie, zawsze tak robię. Jeszcze lewą ręką. Ja przepraszam bardzo. Będę bardziej profesjonalna, z czasem się nauczę. Tutaj mamy Kingi piękne. Dwa kubeczki. Od Natki. Dobra, będziesz rządził? Tak, będę okay. Kilka. Czekajcie, dobra. To ja będę tu się skupiać na ostrości. Piękne. Damy radę wspólnie. Kubeczki. Dalej. Anita, no to jestem. Anita. Złapała kubeczek. Wiatr w żagle i wysłała nam swoją herbatkę. Szczecińskie marynarskie kubeczek. Tak, z gwiazdeczkami. Anita też nagrywa vlogmasy, także zapraszamy, tak. Zapraszamy, polecamy. Andromeda dalej. Books, przepiękną herbatkę. I w ogóle zobaczcie, jakie tutaj fajne rzeczy. Wypasionych. I też w tle święta na całego. I to się tak z książkami idealnie łączy. Można sobie taką herbatkę przygotować. Właśnie taką, i zaczytać się w jakimś fotelu. To nasze herbatki. A tutaj Monika przysłała nam herbatę, którą widziałam w Lidlu i się jaka zastanawiałam nad nią. Czekoladowe historie. Pomarańczowa. Była też śliwkowa i chyba truskawkowa. Ale ja się obawiałam, bo kiedyś jak spróbowałam czekoladowych historii czekoladowej i herbatki, to się rozczarowałam, a ta podobno jest pyszna, ta więc chyba jest spróbuję. Dobra, właśnie, słyszeliśmy też polecenia. Już. A tu N. Batalia zdążyła w ostatniej chwili, podesłała nam herbatki w mega świątecznych kubkach. Jest stroik, jest świeczka i odpalony telewizor, tam widzę, oblampkowany również, przepięknie. A to właśnie nie zauważyłeś chyba, że cię nagrałam na bumeranga, tak jakby. I właśnie, no właśnie się ja muszę tu coś jeszcze, ważną konferencję mam tutaj. Tak, oj, teraz coś czuję, że dużo, że będziesz oglądał częściej telewizję zdecydowanie. I czy ja tu coś jeszcze rzuciłam? Tak, jeszcze Loczek Drawing narysowała nam, dorzuciła nam herbatkę wieczorną z przepiękną dekoracją. Bardzo, bardzo mi się podoba to przy filiżance. To jest chyba element zaparzacza, tak podejrzewam. Przepięknie. Dzisiaj wymówię twoje imię, no. Ale czy bogini... Ja!
Ale pięknie to wygląda. O Jezu, każdy listek jak wyraźnie. Wow. Chyba trochę wyraźniej niż na laptopku twoim. W rozdzielczości 800 na 600, tak, trochę wyraźniej. Zazwyczaj robisz matkę. Szok. Ale jej nie masz. Cała wioska by przyszła. Mama to jest gra o rudej uczniczce, ale nie pamiętam nazwy. Horizon? Horizon Zero Dawn. Ale teraz poczekaj, bo fabuła. Podtrzymujemy tradycję. Inaczej bylibyśmy jak niewierni przedwieczni, którzy odwrócili się od bogini. Ale podłość ich zgubiła. A nam pozostały cuda stworzenia. Nie mogę. Powietrze, woda, okay. Ziemia. W ogóle podoba mi się klimat tej gry, bo to jest coś w stylu The 100, tak jak z tego co opowiadałeś. Tak, połączenie takich plemion właśnie z science fiction mega. Bo to się dzieje wszystko w przyszłości. Ale już takiej, że cywilizacje upadły i... Polować na zwierzę jakby, no. Ale serio? Aaaa, już się naprawdę wciągnęła. Muszę zaraz siadać dalej do montowania kolejnego filmu. Ale będę zajrkać. Ale się jaram bardzo. To jest ekstra sprawa w sumie. No i jakbyś podsumował pierwsze doświadczenia z PlayStation 4? No ja to jeszcze nie mogę wydać werdyktu, bo by był taki niepełny. No dobrze, czyli pełny będzie jak zarwiesz 5 nocek pierwszych. Nie zarwę, no jestem dorosły. Co to zmienia? Jeszcze chwilę zobaczę tylko. A, tak, jeszcze chwilę zobaczę tylko, a sami widzieliście na telefonie, która jest godzina. Więc uciekamy powoli, ja już lecę się kąpać, już, żebyśmy nie wstali znowu o 12, tak jak dzisiaj. Tylko rano jeszcze dali radę coś przed pracą ogarnąć. To jest ta mądra. Ta, mądra przynajmniej tak w planowaniu i teorii. No, bo dzisiaj byliśmy w pracy, teraz akurat do środy chodzimy na popołudnia. Więc przynajmniej jest rano jeszcze czas, żeby wrócić do żywych. Dziękujemy pięknie za oglądanie drugiego Vlogmasa i za liczny udział w naszym wyzwaniu. Zachęcamy do pełnej mobilizacji i dołączenia do wyzwania. W każdej chwili można jeszcze się tam dołączyć i to nie trzeba codziennie tych wszystkich zadań wypełniać, tylko jak Wam coś się spodoba i akurat wpadnie jakiś pomysł do głowy, ale no to fajnie, codziennie będziemy się razem bawić. Zachęcamy nawet do tego. Tym bardziej, że najbardziej zaangażowane osoby nagrodzimy vlogmasowymi upominkami. Dziękujemy za oglądanie vloga. Zapraszamy do grania w PlayStation 4. No super. Tak. No i też do oglądania vlogów w wolnym czasie. Chociaż albo właśnie nie wolnym. Wiemy, że właśnie w tym vlogmasowym okresie to tym bardziej doceniamy, że tu z nami jesteście, wiesz bo co? Filmów świątecznych nie brakuje bardzo fajnych. Ja właśnie polecam oglądanie nie w wolnym czasie. Ty. Bo wtedy jak już obejrzycie, to będziecie mieli wolny czas dla siebie. A. No, więc nie oglądajcie w wolnym czasie, tylko właśnie wtedy, kiedy nie macie wolnego czasu. Kiedy jesteście zajęci? Mhm. No tak, wtedy wolny czas tak dla siebie tak będziecie mogli poświęcić. No. Ma to sens. Tak. Życzymy jak najwięcej wolnego czasu. Nie, i oglądania filmów. I po oglądaniu vlogów. O. Dobranoc, do zobaczenia jutro. Pa.